przestał mówić o oborze. Żeby w kościele nie było obory. Wczoraj jechaliśmy z Arturem samochodem i rozważaliśmy różne dziwne sytuacje w kościele. Tak mówię, Boże, czemu tak się... Czemu tak w ogóle jest? I nagle miejscowość obora. Aha. Obora. Ale wiecie co? Bóg dał mi takie zupełnie inne słowo. A mianowicie to, że chciałabym, aby każdy z was zobaczył w sobie Boży rozwój. Chciałabym, żeby każdy z was dzisiaj po tym głoszeniu zobaczył, że tak naprawdę się rozwija, że nie ma osoby, która w Bożym Królestwie się nie rozwija. Wszystko, co do tego jest nam potrzebne, to tak naprawdę Boża obecność, czyli Jezus. Kilkanaście lat temu mieliśmy kontakt z takim chłopakiem, który odsiadywał dosyć spory wyrok. Później straciliśmy z nim kontakt i teraz ponownie odzyskaliśmy z nim kontakt. Dowiedzieliśmy się, że ma dożywocie i wiecie, on jest szczęśliwym człowiekiem. Chodzi z Jezusem. Za każdym razem, kiedy teraz dzwoni do Artura, to mówi: Artur, jedna rozmowa z tobą powoduje to, że wracam do celi i jestem uwalniany od demonów. I wiecie co? Boża obecność w jego życiu powoduje to, że z uwagi na to, że siedzi w więzieniu i ma dożywocie, on w ogóle z Jezusem w sercu patrzy na tę sytuację z zupełnie innej perspektywy. Często mówimy, co nam tak naprawdę jest potrzebne. Nic ci więcej nie jest potrzebne, tylko Boża obecność. My w naszym życiu musimy zadbać o Bożą obecność. Bez Bożej obecności, tak? Wszelka duchowa wiedza, którą przyjmujemy do naszego życia, staje się ciężarem. Ona się staje ciężarem. Ale wystarczy jedno Boże dotknięcie i wiedza, którą posiadasz, tak? Ona się po prostu przeradza w doświadczenie. Nie ma takiej osoby, która chodzi z Jezusem i tak naprawdę nie rozwija się, to jest nierealne. To jest niemożliwe. Osoba, która chodzi z Jezusem, nie ma takiej opcji, żeby się nie rozwijała. Ale jest też taka pewna rzecz, że wtedy, kiedy my się porównujemy z drugim człowiekiem, to trudno jest nam zobaczyć rozwój we własnym życiu. To jest bardzo dziwne, ale prawdziwe. Wtedy, kiedy porównujemy się z drugim człowiekiem, to ciężko jest nam zobaczyć rozwój we własnym życiu. I chciałabym do was kilka takich rzeczy powiedzieć, żebyście też spojrzeli w swoje serce. Wiecie, byliśmy teraz z Arturem w takim miejscu i mieliśmy kontakt z zielonoświątkowcami. I ja po kontakcie z tymi ludźmi w ogóle we mnie wzmożyło się takie dziękczynienie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja zobaczyłam, że ja kilka lat temu byłam w takim stanie jak oni. I ja w ogóle jak zaczęłam rozważać te rzeczy, to w ogóle mówię, Boże, dziękuję Ci, ja widzę rozwój w moim życiu. Ja widzę rozwój w moim życiu. I wiecie, nie ma czegoś takiego, że ty się nie rozwijasz, ty się rozwijasz. Natomiast diabeł chce, żebyś przyglądał się na życie innego człowieka, który jest od ciebie starszy w wierze, rozumiesz? I mówi do ciebie tak, przeglądaj się w nim. To jest straszne, bo Bóg nie powołał nas do tego, abyśmy przeglądali się w innym człowieku, jak tylko w nim. Mamy się przeglądać w Jezusie. Ty się przeglądaj w Jezusie, tam jest życie. Tam jest w ogóle życie, nie w życiu innego człowieka. Inny człowiek jest ci dany do tego, żeby cię zasilać, żeby ci pomagać, żeby cię wyposażać, tak? Ale tylko osobista relacja z Jezusem spowoduje to, że będziesz wzrastał. To wiecie, to mówię, o czym innym miałam głosić, a to mnie bardzo po prostu dotknęło. I tak naprawdę tylko i tylko osobista relacja z Jezusem pozwoli ci zobaczyć rozwój w swoim życiu. Ponieważ tak naprawdę bez tego nie będziesz się cieszył. Nie będziesz się cieszył małymi rzeczami. Ludzie by chcieli robić, wiecie, od razu duże rzeczy, a to w ogóle tak nie ma. Trzeba się cieszyć małymi rzeczami. Kiedy ja na przykład widzę, że dochodzę do jakiegoś miejsca, gdzie diabeł chce mi powiedzieć, nie rozwijasz się, bo ponieważ pokazuje mi służbę Richarda Bonke, tak? To ja wracam i w ogóle powracam do miejsca mojego spotkania z Bogiem. Aha, w tym i w tym miejscu spotkałam się z Bogiem. Byłam taka i taka. Minęło tyle czasu, jestem taka i taka. Wiecie, chodzi o to, żebyśmy byli mądrzy w tym wszystkim, żebyś się nigdy nie dał wkręcić jako człowiek wierzący
żebyś przeglądał się w drugim człowieku i żeby ono cię, i żeby życie drugiego człowieka cię potępiało. Tak naprawdę zobaczcie, służba Reinharda Bonnke, czy służba innego w ogóle człowieka, który chodzi z Bogiem lat 30, tak? Ona ma nas zasilić, tak? I wzbudzić w nas pragnienie większych rzeczy, ale na litość boską my nie możemy, my w ogóle nie możemy się porównać z tym człowiekiem. Ponieważ on chodzi z Bogiem, nie wiem, nawet nie wiem ile lat, powiedzmy 30. Więc ma takie osiągnięcia, jakie ma. Ale ty uczcij dzisiaj Jezusa, uczcij Boga i Jego obecność w twoim życiu, w tym miejscu, w którym jesteś. Ponieważ cokolwiek się w ogóle, bo inaczej to w ogóle wszystko nie ma sensu. Nie zobaczysz inaczej rozwoju w swoim życiu. Mówię też o tym dlatego, że ostatnio zadzwoniła do mnie dziewczyna. Zaczęła do mnie mówić, wiesz, kurczę, w ogóle nie rozwijam się. Ja mówię, ty uważasz, że się nie rozwijasz, a ja stojąc z boku jestem dumna z twojego rozwoju. Ty uważasz, że się nie rozwijasz. Powiem ci dlaczego. Dlatego, że przyglądasz się na życie moje. Mówię, ile chodzisz z Bogiem? 4 lata. Ja wiem. Ja 10 więcej. Nie porównuj się z moim życiem. Uczcij dzisiaj Boga w swoim życiu i podziękuj Mu za miejsce, w którym jesteś. Rozumiecie? To jest mega proste. Ja mówię, zobacz, ty dzisiaj już masz rzeczy, o które powiedzmy 2 tygodnie temu modliłyśmy się. Modliłyśmy się, abyś podjęła decyzję i wyszła z tego związku. Wyszłaś z tego związku. Nie chciałaś mieszkać w tamtym mieszkaniu. Dzisiaj masz zupełnie inne mieszkanie. Dzisiaj masz zupełnie inne relacje. Jeśli Bóg ci dał zupełnie inny kościół, Bóg ci dał miejsce twojego wzrostu, dlaczego za to nie podziękować? Zobaczcie, jak to działa. Ale wtedy, kiedy diabeł kieruje nasze oczy na życie innych ludzi, którzy są daleko dalej od nas, nawet z uwagi na wiek z Chrystusem, po prostu dłużej są z Bogiem, to takie sytuacje będą nas potępiały. Życie innego człowieka ma być dla ciebie zasileniem, a nie potępieniem. Spójrz dzisiaj w ogóle w swoje życie. W ogóle, jeśli widzisz, że się, jeśli diabeł przyniósł do twojego życia coś takiego, nie rozwijam się, to cofnij się chociażby o kilka miesięcy wstecz i zobacz, w jakim miejscu byłeś lub byłaś. Zobacz, skąd przyszłaś, zobacz, jakie miałaś myśli. To są mega w ogóle proste rzeczy. Wiecie, to tak samo jak z tym uwielbieniem, że uwielbienie jest w nas. I my mamy po prostu jego eksponować z naszego odrodzonego ducha. Tak samo jest z dziękczynieniem. Dziękczynienie nie stąpi na nas z nieba. To tak nie działa, że w ogóle wiecie, nagle jakaś gwiazdka z nieba spada, ona nas dotyka i jest dziękczynienie. Dziękczynienie jest w nas. My mamy rozpalać dziękczynienie z uwagi na to, że ja w ogóle rozważam, co Chrystus uczynił w moim życiu. Co Chrystus uczynił w moim życiu. To jest mega w ogóle ważny temat, bardzo mega ważny temat, abyś ty dzisiaj zobaczył rozwój w swoim życiu. Dostrzeż i zacznij dziękować Bogu za najmniejsze rzeczy. Kiedy ja się cofnęłam w ogóle wstecz, nawet teraz te kilka dni, w ogóle mówię, przecież w ogóle kilkanaście lat temu, to ja w ogóle odwiedzałam Artura w więzieniu. Ja w ogóle modliłam się, żeby Wiktor był normalny. Ja miałam cyrk w ogóle w głowie. Rozumiecie? Mnie się wydawało w ogóle, ja zastanawiałam się, czy dla mnie w ogóle jest jakaś deska ratunku, czy ja w ogóle będę wiodła normalne życie. Rozumiecie? A dzisiaj jestem w miejscu, w którym jestem. Widzę progres w twoim życiu, widzę rozwój. Co wskutek tego robię? Dziękuję Bogu. Dziękuję Bogu. Sama rozpalam w sobie dziękczynienie, ponieważ jeśli ty nie będziesz dziękował, tak, to nie zobaczysz w ogóle rozwoju. Rozumiecie? Teraz zobaczcie, Jezus przychodzi do twojego życia. Z Jezusem bierzesz za rogi jakieś problemy w swoim życiu i zamiast Jemu za to dziękować, to my się koncentrujemy na życiu innych ludzi i ja bym chciał tak jak On. Daj spokój. Zbuduj z Jezusem swoją relację i zacznij Mu dziękować za najmniejsze rzeczy. Nawet za takie w ogóle drobne, wiecie, to jest w ogóle mega ważny temat. Żebyśmy uczyli się Bogu dziękować. Tak naprawdę, wiecie, ja często mówię, to jest wszystko tak proste. To jest w ogóle wszystko proste. Kiedy my będziemy dbali o Bożą obecność w naszym życiu i będziemy dziękować, tak, wskutek tego, że Bóg przychodzi, On naprawia rzeczy i my Mu dziękujemy, tak, to my widzimy swój rozwój. Ja w ogóle nie mam czegoś takiego, że się przeglądam w życiu innego człowieka. Ja jestem taka. Ja mam tak, jakiego Boga znam.
Ja mam tak, jak ustanawiam rzeczy w moim życiu. Ja mam tak, jak chodzę z Bogiem. Przecież ja w ogóle nie przeskoczę życia. Nie przeskoczę życia. Mam tak, jak mam. Ale dzisiaj dziękuję Bogu. Kiedy przychodzą do mnie sytuacje, w których chcę diabeł mnie wprowadzić w miejsce jakiegoś potępienia, bo wiesz, może powinnaś już więcej, może powinnaś dalej, a może tak naprawdę już powinnaś mieć ciężarówkę, może sprzętu powinno być więcej, a może tak naprawdę, ojejku, no może nie wiadomo co. Goń się, diable. Rozumiecie? To są mega proste w ogóle rzeczy. Ja widzę rozwój w moim życiu. Widzę ruch Jezusa w moim życiu. To wzbudza we mnie dziękczynienie. Mam z Nim osobistą relację. Nie ma nic poza osobistą relację z Bogiem. Rozumiecie? Drugi człowiek nie da Ci wzrostu. On Ci nie da wzrostu, drugi człowiek. Bóg powołał urzędy, aby przygotowały świętych do dzieła usługiwania. Tak? Bóg powołał ludzi, aby nas zasilali, tak? Aby nas wyposażali, ale jedynie Twoja społeczność z Bogiem daje Ci wzrost. Tylko Twoja społeczność z Bogiem daje Ci wzrost. Powrócę jeszcze do tego chłopaka, wiecie, dla mnie to, ja nawet tego sobie nie jestem w stanie wyobrazić, nawet w mojej głowie, co to znaczy w ogóle mieć dożywocie. Rozumiecie? Siedzieć w więzieniu z dożywociem. Ja kilkanaście lat jeździłam do więzienia i widziałam, w jakim stanie wychodził do mnie Artur. On się miał dobrze, bo chodził z Jezusem. Oczywiście wtedy, kiedy już był nawrócony, tak? Ale przedtem w ogóle widziałam, wiecie, jakby wielokrotnie widziałam ludzi, którzy byli zbici, zmartwieni, tak? Którzy nie znali Jezusa. A ten człowiek z Jezusem, w ogóle, wiecie, w ogóle on podziękował w ogóle Bogu. W ogóle to jest moje życie. Dostałem dożywocie. Bez, powiedzmy, warunkowego wyjścia. I co teraz? Mam teraz rozważać życie Artura Cereńskiego, który jest na wolności? Nie! Rozważam moje życie. Ja mam dożywocie. I teraz z Jezusem układam sobie życie w więzieniu. Tam jest moje życie. Tam jest mój świat. Tam zrobię rewolucję. Tam założę Kościół. Rozumiecie? To jest prawdziwa perspektywa dla każdego człowieka. Ty i Jezus zdobędziesz świat. Ty i Jezus zdobędziesz świat. Rozumiecie? To są w ogóle bardzo istotne rzeczy. Czyli co? Żeby zobaczyć swój rozwój, rozpalaj w sobie dziękczynienie. I to dziękczynienie będzie wzbudzało w tobie życie, ponieważ narzekanie będzie sprowadzało do twojego życia śmierć. Wiecie, dziękczynienie jest napisane, żeby za wszystko dziękować. Za wszystko dziękuj. Dziękuj Bogu za każdy dzień. Dziękuj Bogu za to, że w ogóle otworzyłeś swoje oczy. Byliśmy teraz w pewnym miejscu i taka tam kobieta przyszła do mnie z taką rzeczą. Bardzo błaha rzecz. Ja mówię, Boże, i to jest dla niej problem. Co ja mam w ogóle jej powiedzieć? Mówię, przecież wiem, że to w ogóle nie jest problem. Mówię, przytoczę jej w ogóle sytuację pastora Genka z Radomia. Wiesz, co jest taki człowiek, który wyleciał do Afryki. Jakieś tam problemy ma i tak dalej. Wyleciał do Afryki i zobaczył tam kobiety, które biustonoszów nawet nie mają. Ich mężowie poumierali. One nawet nie mają domów, tylko mają jamy, takie wiecie, ziemianki wykopane. On się tam umyć nawet nie mógł. Rozumiecie? Ale kiedy one go zapraszały do tych swoich jam, to on widział wdzięczne serca. On widział wdzięczne serca. I one tam w ogóle chwaliły Boga. One mówiły, że Jezus jest Panem. Rozumiecie? Zobaczcie, to w ogóle wdzięczność jest w nas. Zacznij Bogu dziękować, w ogóle podziękuj Bogu za miejsce, w którym jesteś, a zobaczysz, jak się zmieni perspektywa. Bo to jest tak, że my mówimy tak, Boże, podziękuję Ci, jak będę w innym miejscu. Nie. Podziękuj Bogu za miejsce, w którym jesteś dzisiaj, a zobaczysz, jaki będzie przypływ życia. Nastąpi przypływ życia wtedy, kiedy Ty zaczniesz dziękować. Wtedy, kiedy zaczniesz Bogu dziękować. Wiecie, nie jest prosto dziękować Bogu, jak jest dobrze. To tak samo, jak my nie potrzebujemy używać wiary wtedy, kiedy nie potrzeba jej używać. Ale zacznij Bogu dziękować w tym miejscu, w którym jesteś. I zobaczysz, co się będzie działo z Twoim sercem. I pamiętaj o tym, że dziękczynienie nie zstępuje z nieba, tylko ono jest w Tobie. Zacznij go rozpalać. Tak jak uwielbienie jest w nas, tak samo dziękczynienie jest w Tobie. W ogóle, kiedy przyjąłeś Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, dostałeś wdzięczne serce. Dostałeś wdzięczne serce.
Najłatwiej jest na wszystko spojrzeć z perspektywy problemu. Bóg dał nam dzieci, Bóg dał nam męża, Bóg dał nam pracę, tak? W ogóle tak ostatnio mówię, Bóg nas posłał na tą ziemię w ogóle i chciał, żeby było dobrze, rozumiecie? A to się okazało w ogóle problem. Problemem są dzieci, problemem jest mąż, problemem jest praca, problemem jest koleżanka, problemem są ludzie w kościele. A często to w ogóle chodzi o drobną rzecz. Zacznij za te rzeczy dziękować i zobaczysz, jak będzie przypływ życia, tak? W twoim życiu. Wspominaj to, co dobrego uczynił ci Bóg. Wspominaj te rzeczy. Po prostu. Zacznij rozważać. Jeśli nie wiesz, do czego sięgnąć pamięcią, to sięgnij pamięcią do twojego w ogóle spotkania się z Jezusem. I teraz zobaczcie. My jesteśmy tak naprawdę w stanie zobaczyć działanie Boże w naszym życiu wtedy, kiedy my przeglądamy się w naszym rozwoju. Bo wtedy, kiedy ja tak naprawdę nie rozważam mojego życia z perspektywy tego, co Bóg dla mnie już uczynił dzisiaj, to ja nie widzę rozwoju. Nie widzę tego rozwoju. Widzę rozwój u innego człowieka. Kurna, ten to już ma tak dobrze. Ten już założył firmę, ten już zrobił to, ta już zrobiła tamto, a ta już zrobiła jeszcze jedno. Chodzi o to, że to cię nie zbuduje. Wiesz? Swój rozwój zacznij rozważać. Kiedy ja rozważam swój rozwój, to budzi we mnie to w ogóle dziękczynienie. Boże, w ogóle jestem Ci wdzięczna. W ogóle jestem Ci wdzięczna, że żyję. Jestem Ci wdzięczna, że przyszedłeś w ogóle do mojego życia. Rozumiecie? Dziękuję Ci za mojego męża, dziękuję Ci za moje dzieci, dziękuję Ci za kościół, dziękuję Ci za mieszkanie, w którym jestem. Nie porównuję mojego mieszkania z mieszkaniem innych ludzi, rozumiecie? Bo to niesie śmierć. Ja dziękuję Bogu za miejsce, które ja mam dzisiaj. I wtedy, kiedy ja za nie dziękuję, to zmienia się moja perspektywa patrzenia. Wtedy, kiedy dziękuję, to zmienia się perspektywa patrzenia. Po prostu. Wiecie, to są w ogóle... Ja wiem, że... Wiecie, chodzi o to, że wszyscy jesteśmy specami. Ale z drugiej strony chodzi też o to, abyśmy autentycznie doświadczali życia w naszej codzienności. Żeby tylko nie było tak, że wiecie, jak gdyby namaszczenie nam usługuje tutaj w niedzielę, ale w ogóle, a potem od poniedziałku jest to, życie mi się przytrafiło. Życie mi się przytrafiło i to życie mnie zabiło. Wiecie, to w ogóle chodzi o takie w ogóle małe rzeczy. Ja ostatnio mówiłam do bratki, wiesz co, mówię, spojrzałam w ogóle w lusterko i wypijam język. W ogóle wie, ale jazda, język mam. Może to się wydać śmieszne. Przez chwilę w ogóle zobaczyłam w ogóle coś, w ogóle wie, język mam. Ale jazda, mówię. Wiecie, to mnie w ogóle ogromnie rozbawiło. Wiecie, język mam. Jak to dobrze, że mam język. Są ludzie, że nie mają języka. Jak to dobrze, że ja widzę. Są ci, którzy nie widzą. Jak to dobrze, że mam męża. Są takie kobiety, które w ogóle nie mają męża, chciałyby. Boże, jestem zdrowa, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że jestem zdrowa. Dziękuję Ci za moich przyjaciół. Wiecie, proste rzeczy. Proste rzeczy. Wzbudzenie w sobie dziękczynienia za proste rzeczy. Boże, dziękuję Ci, że dzisiaj mogę oglądać służbę wstawienników, których powołałeś w naszym kościele. To było moje pragnienie. Wiecie, to było moje pragnienie. Ja dzisiaj, z uwagi na to, że żyłam życiem dziękczynienia i że dziękowałam Bogu za ludzi, którzy będą się o nas modlić, dzisiaj mogę ich oglądać, dzisiaj mogę ręce na nich kłaść. Boże, jestem Ci wdzięczna. Boże, widzę rozwój w moim życiu. Widzę progres. Widzę, jak odpowiadasz na moje modlitwy. Dziękuję Tobie. Rozumiecie? A nie, ale w ogóle... A oni jeszcze tacy, no... Ja nie wiem, czy oni tam się dobrze modlą. Dobrze się modlą. I będą się modlić jeszcze lepiej. I teraz wiecie... Przeglądanie się w drugim człowieku i porównywanie się do tego człowieka wzbudzi w tobie po prostu śmierć. Ponieważ diabeł cię będzie potępiał. Kiedy ty będziesz się porównywał z innym człowiekiem, diabeł będzie ciebie potępiał. Wiecie,
zachwycamy się ludźmi, którzy żyją z Bogiem, którzy dzisiaj mają jakieś służby i tak dalej, ale to są ludzie, którzy zbudowali swoją osobistą relację z Jezusem. Oni nauczyli się, co to w ogóle znaczy dziękczynienie. Oni nauczyli się dziękować Bogu za proste rzeczy w swoim życiu. Często nie mieli nic. Zaczynali od bardzo małych rzeczy, tak? I z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc i z roku na rok widzieli w swoim życiu progres. A jeśli nawet ty widzisz dzisiaj, zobaczysz, że spojrzysz w swoje życie i zobaczysz brak rozwoju, tak? To wystąp przeciwko temu braku rozwoju, tak? I zacznij się rozwijać. I zacznij też Bogu dziękować. Boże, dziękuję Ci, że od dzisiejszego dnia, tak? Wzbudzasz we mnie serce wdzięczne. Że od dzisiejszego dnia będę Tobie dziękował. Będę Tobie dziękowała. W ogóle dziękuję Ci za pogodę. Rozumiecie? Dziękuję Ci po prostu za pogodę. To wiecie, codziennie nas po prostu spotyka życie. Codziennie przydarzają nam się różne sytuacje. I kwestia naszego podejścia do tych rzeczy. Czy ja będę narzekać? Czy ja będę Bogu dziękować? Czy ludzie, których Bóg posyła na moją drogę, tak? Czy oni się staną dla mnie przekleństwem czy błogosławieństwem? Kiedy ja spotykam się z ludźmi, którzy są gdzieś ode mnie dalej, ponieważ dłużej chodzą z Chrystusem, ja nie chcę, żeby oni się stali przekleństwem dla mojego życia. Z uwagi na to, że ja będę się w tym człowieku przeglądała, tak? I będę mu zazdrościła tego miejsca. Zobaczcie w ogóle, jaka to jest zajawka. W ogóle ludzie zazdroszczą sobie miejsca, w którym jest drugi człowiek. Ja mówię, nie zazdrość mu tego, do czego masz dostęp. Masz dostęp do Jezusa. Nie zazdrość w ogóle drugiemu człowiekowi jego relacji z Bogiem. Miejsce, w którym on dzisiaj jest, to jest miejsce jego osobistej relacji. Zbuduj tą relację, w ogóle popędź diabła, przestań być od dnia dzisiejszego odbiornikiem diabła. Bo diabeł nadaje, to urwij mu łeb i przestań być jego odbiornikiem. Ludzie mówią, ale on będzie nadawał, ale on będzie zawsze nadawał. Ale ty dzisiejszego dnia możesz stać się, że osobą, która nie będzie tego odbierała. Byliśmy w takim teraz miejscu i rozmawialiśmy z ludźmi, którzy są w jakiejś tam wspólnocie, niekoniecznie wspólnocie, w której usługujący prezentują życie. I ten człowiek do mnie mówi tak, no ale wiesz, ale on do mnie ciągle mówi i mówi i mówi, a na brama go słuchasz. Po co go słuchasz? Ale bo ja tam jestem, a on do mnie mówi, a to po co tam jesteś? Przestań tam być. A to takie proste? Ja mówię tak. Po prostu przestań tam być. Jeśli jesteś w miejscu religijnym, tak? To po prostu wyjdź z tego miejsca. Zrób coś takiego, że w ogóle postanowisz, że diable... Wiecie, my nie mamy jak gdyby tutaj takiego... Ja w ogóle nie wiem, czy nie mamy, ale myślę, że nie. Autorytetu nad tym, czy on będzie nadawał. Rozumiecie? Bo on przyszedł po to, aby nas zamordować, więc będzie nadawał. Będzie przychodził i będzie nadawał, ale ty możesz stać się osobą, która go zupełnie będzie ignorowała. Możesz stać się osobą, która zupełnie nie będzie odbierała tego, co mówi diabeł. Boże, dziękuję Ci za wszystkie urzędy w Kościele. Boże, dziękuję Ci za wszystkie służby w Kościele. Ojcze, ja jestem Ci wdzięczny, że Ty powołałeś na mojej drodze ludzi, którzy poprzecierali szlaki i ja już nie muszę iść tam, gdzie oni. Ja dzisiaj biorę od nich namaszczenie, tak? Ale to nie jest w ogóle to, że jestem potępiona ludźmi, którzy są gdzieś dalej niż ja. Boże, dziękuję Ci za tych ludzi. Odpalam sobie ich w internecie i ja ich słucham. I oni budują moje życie. Oni budują moje życie. Oni mnie zasilają, oni mnie wyposażają. Wiecie, w ogóle ja naprawdę jestem wdzięczna Bogu za ludzi, którzy chodzą z Jezusem, ponieważ to ci ludzie ubogacają moje życie. Ale ja przestałam się w nich oglądać jako w jakimś takim zwierciadle. Wiecie, bo ja w ogóle, ja będę tak daleko w moim życiu i tak głęboko, tak, jak ja głęboko zbuduję relacje z Jezusem. Nie ma czegoś takiego w ogóle, że drugi człowiek, on jest mi w stanie w ogóle dać coś takiego, co zadziwi to świat. Nie. Tylko Jezus daje Ci wzrost. Człowiek Cię zasili, ubogaci, ale wzrost Ci da tylko Bóg. Tylko Bóg. Więc musisz się z Nim kontaktować. I jedną z tych rzeczy to jest właśnie dziękczynienie. Boże, dziękuję Ci. Widzę rozwój w moim życiu. Wiecie, ja w ogóle widzę w Was rozwój.
Z wieloma z wami rozmawiam i słyszę nieraz takie właśnie rzeczy. Czy ja się rozwijam? Rozwijasz się. Rozwijasz się chociażby poprzez to, że systematycznie przychodzisz w niedzielę do tego kościoła i że odepchnąłeś moce ciemności, które cię kiedyś chciały stąd wyprowadzić. To się nazywa rozwój. Boże, dziękuję Ci, że Ty stworzyłeś w moim umyśle już taką przestrzeń, że ja dzisiaj jestem w stanie odepchnąć diabła na takim odcinku, że już mnie demony nie wyprowadzają z tego nabożeństwa. Boże, dziękuję Ci, że kiedyś byłem nieśmiały, a dzisiaj w ogóle jestem w służbie ewangelizacyjnej i wychodzę i zwiastuję Ewangelię. Boże, dziękuję Ci, że kiedyś stałem tam jak trup na końcu, a dzisiaj jestem na początku i uwielbiam Boga. Boże, dziękuję Ci. To jest życie dziękczynienia. Boże, dziękuję Ci, że kiedyś ta i ta relacja była dla mnie w ogóle jakąś, no nie wiem czym, czymś, co mnie zabijało, a dzisiaj z Tobą, z uwagi na kontakt z Tobą, tak? Ja w ogóle nie mam relacji z tym człowiekiem, w ogóle wyszedłem z jakiejś relacji śmierci. Wiecie, to jest wszystko mega proste. Mega proste. Bóg nie chce, żebyśmy byli ekspertami. Wiecie, że w ogóle taka wiedza najbardziej duchowa, ale nie wprowadzana do naszego życia. Ona się po prostu staje ciężarem. Ona po prostu się staje ciężarem. Korzystaj z tych rzeczy, które słyszysz. Korzystaj. I teraz zobaczcie. To, o czym ja mówię, to nie jest jednorazowy akt. Bo to nie są jednorazowe akty. Tak samo jak nie jest jednorazowym aktem, że ja przeciwstawiam się diabłu, ponieważ to jest kultura mojego życia. Ja to robię systematycznie. Ja mam relacje z Bogiem systematycznie. Ja systematycznie głoszę Ewangelię. Ja systematycznie w ogóle, wiecie, jak gdyby w ogóle byliśmy teraz w Rybniku, ja tu powiedział takie, uważam, bardzo ważne słowa. Błagam Was, nigdy nie wejdźcie w takie miejsce, że będziecie myśleli, że macie monopol na niebo. Wiecie, pozwólmy Bogu pozostać jednak Bogiem. To jest mega ważne. To jest po prostu mega ważne. To są mega w ogóle ważne rzeczy. Pozwólmy Bogu, żeby Bóg pozostał Bogiem. Ja nie uważam, że jestem w miejscu, w którym pochwyciłam i nie uważam, że dzisiaj moja dusza jest w miejscu, w którym tak naprawdę już nie mam, nie widzę i że ja nie potrzebuję zmian. Ja dalej potrzebuję zmian. Ponieważ ja z Duchem Świętym wchodzę w coraz głębsze etapy mojego życia i widzę jeszcze takie kwestie, nad którymi muszę brać autorytet. Nie jest mi łatwo, ale biorę nad nimi autorytet. Rozumiecie? Ale nie chcę być osobą, która będzie miała monopol na niebo. Że ja tak naprawdę jestem specem i ekspertem od wszystkiego. Wiecie, od każdego wytrychu i tak dalej. Nie, ja cały czas do końca tego, co się nazywa dzisiaj, będę potrzebowała Jezusa. Będę potrzebowała cały czas mieć tą relację serce-serce. Taka bliska relacja, że ja jestem tak blisko Boga, że ja w ogóle rozumiem drugiego człowieka. Wiecie? Że ja rozumiem w ogóle drugiego człowieka. Że ja nie przychodzę tylko do Niego po to, żeby się wymądrzyć w Jego życiu. Że ja teraz wszystko wiem, bo ja widzę człowieka i ja tak naprawdę, wiesz, ja wszystko widzę w życiu tego człowieka. Nie. A ja teraz potrzebuję w ogóle serce, sercem Boga, żeby umieć dojść w ogóle do tego człowieka, żeby on w ogóle chciał mnie słuchać. Rozumiecie? I to relacja z Bogiem powoduje to, że my się stajemy coraz bardziej tacy mięscy, że ludzie chcą nas przyjmować, że ludzie chcą nas słuchać. Wiecie, mam coraz więcej telefonów i od ludzi ze świata, i od ludzi z kościoła, którym po prostu się śnie. Ja się śnię tym ludziom. Ja, wiecie, to też jest w ogóle moja modlitwa. Ja mówię, Boże, w ogóle to, co mam, to, co dziś już mam z Tobą, w ogóle przyprowadzaj do mnie ludzi. Przyprowadzaj do mnie ludzi. To jest moja modlitwa. To była moja modlitwa i dalej jest. I ludzie do mnie dzwonią. Wiesz, w ogóle nie wiem, o co chodzi, ale w ogóle przyśniłaś mi się, że modlisz się o mnie. Ostatnio dzwoniła do mnie dziewczyna totalnie ze świata. I mówi, przyśniłaś mi się. I zajrzałam do internetu i znalazłam Ciebie. I wiem, po co Cię znalazłam. Głoś mi Jezusa. Rozumiecie? Opowiadaj mi o Jezusie. Co to powoduje? Bliska relacja moja z Bogiem, tak? Ale że ja ją pielęgnuję, to w ogóle to jakby pielęgnuję tą relację, bo mam wdzięczne serce.
Widzę rozwój w moim życiu. Rozumiecie? Nie wchodzę w takie miejsce w ogóle, nic nie widzę, nic mi się nie chce, wszystko jest takie do kitu, wszystko jest jakieś takie w ogóle, wiecie. Rozumiecie? Zacznij Bogu dziękować z miejsca, w którym tak naprawdę jesteś. Kiedy ja tracę jakiś grunt pod nogami, wiecie, i zaczynam nurkować mnie tak jak trzeba, to ja w ogóle wzbudzam w sobie dziękczynienie. Boże, w ogóle mówię, ale miałam jazdę w życiu. A dzisiaj mam w ogóle dobrze. A dzisiaj po prostu mam dobrze. Zobacz te rzeczy dziś w swoim życiu. Ja po prostu widzę w was rozwój. Niech diabeł nikogo na tym miejscu nie potępia. Nikogo. Ja nie mam zgody. Jak powiedziałam kiedyś, że chcę, aby diabeł w tym kościele był bezrobotny. Niech diabeł będzie bezrobotny w tym kościele. Niech nie potępia ani jednej osoby. Zobacz na miłość boską rozwój w swoim życiu. Zobaczcie, Rafał chodzi do szpitala. Artur mu wystawił dokument i chodzi do szpitala. Nie jest idealny w swojej duszy. Rafał, sorry. Nie jest idealny w swojej duszy. Nikt nie jest. Ale ja dziękuję za Rafała. Rafał poszedł chyba z Mateuszem ostatnio do szpitala i chodzą do szpitala. Rozumiecie? My w ogóle, my jesteśmy wszyscy w miejscu rozwoju. My to wszyscy w ogóle musimy zobaczyć. Żeby też sięgnąć po większe rzeczy, to my wszyscy, jak tutaj siedzimy, musimy zobaczyć, że wszyscy jesteśmy w rozwoju. Każdy z nas jest w miejscu rozwoju. Nie ma ani jednej takiej osoby, która w ogóle, która jest w miejscu stagnacji. Tylko to jest kwestia w ogóle wejścia w miejsce dziękczynienia. Boże, dziękuję Tobie. Ja dziękuję Ci w ogóle za dzień, kiedy Ty przyszedłeś do mnie. Ponieważ ja Cię nie szukałam. Ja Cię nie szukałam, a Ty przyszedłeś do mnie. Wypełniłeś mnie swoim Świętym Duchem. Byłam osobą wylęknioną, a kiedy przyszedł do mnie Duch Święty, to mnie napełnił odwagą. Rozumiecie? Ja akurat po chrzcie Duchem Świętym, nie tak ważne były dla mnie języki, ale tak ważne było dla mnie to, że ja zostałam przyobleczona mocą z wysokości. Ja do dnia dzisiejszego dziękuję Bogu za chrzest Duchem Świętym. Boże, dziękuję Ci za odwagę w moim życiu. Byłam wylękniona w starym życiu, a teraz z Jezusem jestem odważna. To Jego Święty Duch to sprawił. Mnie nic więcej nie jest potrzebne do życia. Ja nie potrzebuję do szczęścia nowego samochodu, nie potrzebuję do szczęścia nowych butów. Rozumiecie? Wzbudzam w sobie wdzięczność z uwagi na Jezusa. Ja dziękuję za Jezusa, bo jeśli Jezus nie będzie dla mnie miejscem dziękczynienia, to nic innego nie będzie dla mnie miejscem dziękczynienia. Jeśli nie będę się cieszyła z Jezusa, z tego, co On czyni każdego dnia w moim życiu, to tak naprawdę nic, niczego innego więcej się nie będę cieszyła. Wiecie, no nie będę się cieszyła. Wspominam cały czas, jak wariatka, to, co Jezus zrobił dla mnie. On uratował moje życie. Żyję dzięki Niemu. Wiecie? I to do końca moich dni będzie miejscem mojego dziękczynienia. I w taki sposób będę się rozwijała. I w taki sposób Ty się będziesz rozwijał. Zobacz dzisiaj, w ogóle podziękuj Bogu, jeśli byłeś osobą wylęknioną, a jesteś osobą odważną, to w ogóle weź sobie kartkę, pospisuj sobie te wszystkie rzeczy na kartce, bo to wiecie, jak to działa? To tak nie działa, że my się, że bez zbudowania podstaw my jesteśmy w stanie sięgnąć po rzeczy większe. Najpierw trzeba zbudować podstawy. Zacznij dziękować Bogu za rzeczy, które już On dla Ciebie ma. Wielu z Was baliście się kontaktu z drugim człowiekiem, a dzisiaj normalnie stoicie na korytarzu. Wiecie, po co o tym mówię? Mówię o tym po to, bo diabeł tym czesze ludzi w kościele. Diabeł wielkim zgrzebłem czesze ludzi po głowie i ludzie nie widzą w sobie rozwoju. Ale ci chcę, żebyś zobaczył ten rozwój. Spójrz jeszcze kilka miesięcy wstecz i zobacz jaki byłeś. Ja często jak na przykład przyglądam się na życie Norberta. Ostatnio jakieś tam zdjęcia jeszcze widzieliśmy, ja wiem, w ogóle jak on wyglądał, mówię. Ale jazda, mówię, ale jazda! Jaki jest progres nawet w ogóle w jego wyglądzie? Rozumiecie? On zupełnie inaczej wygląda. To jest inny człowiek. W ogóle, Boże, dziękuję Ci za jego życie. Tomek kiedyś zębów nie miał, teraz ma zęby. Boże, dziękuję Ci za Tomka zęby. Uśmiechnij się, Tomek. Zobaczcie, diabeł przez cały czas będzie chciał nas zabić prozą życia. Proza życia. Życie mi się przytrafiło. Życie mi się przytrafiło i mnie zabiło. Okres mam, kurde, okres mam, w ogóle okres mam. Zacznij Bogu dziękować za ten okres. Ja się kiedyś przeklełam.
przegnęłam się kiedyś, bo w ogóle mam okres, w ogóle mam trudny okres, jeżdżę samochodem, w ogóle mówię, bo już bym przekwitła. Rozumiecie? Artur mówi, zacznij dziękować za swoje jajniki, za swoją macicę, w ogóle zacznij dziękować za swój okres. Rozumiecie? To są, to jest życie. To jest życie. Nie tylko kiedy przychodzimy w niedzielę do kościoła, tak? Ale tak naprawdę te nasze codzienne życie. Od poniedziałku do niedzieli. Od poniedziałku do niedzieli. I zobaczcie, dopóki to nie... Bo ludzie mówią tak, ale to jest takie proste. Ja mówię, ale jak nie zaczniesz dziękować Bogu, to w ogóle nie poczujesz życia. Zacznij to robić. Ja trochę ostatnio miałam stresu z powodu egzaminu Sary. Mówię, kurczę, jakoś to mnie przyciska. Tydzień przed egzaminem w ogóle wyjeżdżamy, nie będzie nas w domu. Mówię, nie zdążę z nią powtórzyć pewnego materiału. I Bóg do mnie mówi, zacznij dziękować za egzamin. Kiedy dziękuję za egzamin, to jest duchowe. To jest duchowe. W ogóle my, wiecie, podejdźmy do tego jak dzieci. Podejdź do tego naprawdę jak małe dziecko. Do małego dziecka się mówi, on to robi. Wstać paluszek w kubkę i on wsadza. Wiecie, dotknij żelazka gorącego, dotknij. Bądźmy jak dzieci. Zacznij Bogu dziękować. Kiedy zaczęłam Bogu dziękować za egzamin Sary, tak? To w ogóle zniknęła ta przestrzeń jakiegoś stresu. Znika ta przestrzeń, tego nie ma. To jest duchowe. Wiecie, my w ogóle musimy zacząć czcić rzeczy, które daje nam Bóg. I między innymi On powiedział, w ogóle jest napisane, aby w ogóle za wszystko dziękować. Dziękuję Ci. Jeśli masz z kimś problem, to zacznij dziękować za tego człowieka. Zacznij dziękować za tego człowieka. Ostatnio taka kobieta do mnie dzwoni i mówi, wiesz co, wpieniają mnie moje dzieci. Wiesz, modlę się tam w nocy, wypędzam demony i w ogóle... I ja mówię, w ogóle mówię, kochasz te swoje dzieci? Czy kochasz w ogóle te swoje dzieci? Mówię, co zmieniła ta modlitwa, że zaczęłaś z tych dzieci wypędzać demony i tak dalej? Zacznij dziękować za te dzieci. Zobaczysz, jaka nowa perspektywa pojawi się w Twoim życiu. Zobaczysz, jaka nowa perspektywa zacznie się pojawiać w Twoim życiu. I faktycznie potem dzwonił, wiesz co, zupełnie, w ogóle zupełnie inaczej podszedł na moje dzieci. Moja córka codziennie rano coś wylewała, a dzisiaj też wylewa. Ale moje patrzenie jest zupełnie inne. Mi ciśnienie nie rośnie. Ja nie mam w sobie tego ciśnienia. Kiedyś miałam ciśnienie, a teraz w ogóle postanowiłam, że każdego dnia będę Bogu dziękowała. I w ogóle widzę rozwój. W ogóle wow, ale wiecie, zobaczcie, proste rzeczy. Mega proste rzeczy, ale tych prostych rzeczy nie chce się robić. Chce się robić rzeczy wielkie, chce się robić rzeczy trudne, ale nie chce się robić rzeczy prostych. Bardzo prostych. To są w ogóle proste rzeczy. To tak jak wiecie, żeby się samochód nie psuł, tak? To trzeba w ogóle z nim jeździć co jakiś czas na warsztat. I tak samo, żeby nie doprowadzać się do miejsca, tak? W ogóle jakiejś frustracji w swoim życiu, tak? To w ogóle trzeba żyć życiem dziękczynienia. I to ma być stałe i niezmienne, nie jednorazowy akt. Bo jeśli się tego nie robi, to uwierz mi, bardzo potem trudno jest wejść w życie dziękczynienia. Bo jeśli ty kawał swojego życia narzekasz, jeśli narzekasz tak naprawdę od poniedziałku do soboty, no to niestety na uwielbieniu potem trudno jest w ogóle powiedzieć Boże, dziękuję Ci, ponieważ na uwielbieniu Cię wszyscy wpieniają. Ten pierdzi, ten śmierdzi, ten coś tam jeszcze, rozumiecie? Trudno jest potem po prostu powiedzieć Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za Kościół, dziękuję Ci za to miejsce, to słowo jakieś takie od czapy, a ten w ogóle wyszedł, w ogóle jak on wygląda, rozumiecie? Wtedy widać tylko i wyłącznie problem. Kiedy żyjemy życiem takim, wiecie, nie dziękczynienia, tylko narzekania, to trudno jest po prostu potem zobaczyć dobre rzeczy. Trudno jest zobaczyć dobre rzeczy. Nie chcę się ponad Wami wymądrzać. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Abyśmy nigdy w naszym życiu nie postawili człowieka wyżej niż Boga. Rozumiecie? To jest mega ważne. Nigdy. Żadna osoba, która usługuje w tym kościele, nie może być, że tak powiem, ona nie może być źródłem zasilenia twojego życia. Źródłem zasilenia musi być Jezus. Dziękuj za urząd, dziękuj za służbę, ale nie opieraj swojego życia na człowieku. Tak? Przeklęty ten, kto na człowieku się opiera. Wiecie, ja tyle razy, ile tak naprawdę w moim życiu oparłam się na człowieku, to tak naprawdę tyle razy
doszłam w ogóle do jakiegoś takiego, w ogóle do jakiejś ruiny. Człowiek mnie zawsze zawiódł. Na chwilę przyszedł, obiecał, coś tam mi powiedział i za chwilę znowu została mi prosta rzecz. Mój Jezus, który każdego dnia, On powoduje wzrost w moim życiu. Każdy, w ogóle każdy kontakt. I wiecie, ja w ogóle mówię o żywej relacji z Bogiem, bo ja nie mówię w ogóle o jakichś takich zasadach, że taka babka teraz do mnie mówi, wiesz co, ja to tak stosuję to, co wy tam mówicie na tych nabożeństwach. Tutaj rozkleiłam kartkę, tutaj rozkleiłam kartkę, tutaj mam jeszcze kartkę ze Słowem Bożym, wszędzie mam Słowo Boże. Jakoś jestem strasznie zmęczona. Ja mówię, czy ty przy tym wszystkim masz relację z Bogiem? Czy masz relację z Bogiem, taką osobistą, że ty w ogóle w Jego obecności słyszysz słowa, które On do ciebie mówi? Że ty w ogóle z obecności z Jezusem wiesz w ogóle, co ty masz robić w swoim życiu? Czy ty po prostu jak taka ślepa kura w ogóle jesteś w jakimś takim miejscu w ogóle zasad? No ale to ja nie wiem, to ja też nie wiem. Chodzi o to, że musisz mieć osobistą relację z Jezusem. Nie ma takiej opcji, że kiedy mamy osobistą relację z Jezusem, że nasze życie się nie uświęca, że nie widzimy rozwoju w naszym życiu, że dalej jest jakaś opora, że dalej są w ogóle jakieś, wiecie, jakieś warownie. Nie ma takiej opcji. Kiedy mamy osobistą relację z Jezusem, tak, to jest tylko i wyłącznie progres. I do przodu, i wciąż na nowo, i wciąż na świeżo. Wiecie, kiedy będziesz miał osobistą relację z Jezusem, to tak naprawdę to będziesz zadziwiał swoim życiem ludzi. Ale kiedy tak naprawdę będziesz małpował drugiego człowieka, to nie będziesz zadziwiał, to będziesz wkurzał innych ludzi. Kiedy będziesz bez relacji z Bogiem, tak, małpował i coś naśladował, to będziesz wpieniał ludzi, bo to jest ciało. Żywe rzeczy rodzą się tylko i wyłącznie z osobistej relacji z Jezusem. Wiecie? Ja w Jego obecności wiem, co On mówi do mnie. I to nie jest tak, że On mi trąbi do ucha, On po prostu do mnie szepcze. On do mnie szepcze. Zacznij mi dziękować. Nie tam idziesz. Czego tam w ogóle szukasz? Tam dla ciebie w tej przestrzeni narzekania jest tylko śmierć. W przestrzeni narzekania jest tylko śmierć. Ja wiecie, ja naprawdę oglądam też ewangelizację, oglądam, jak chodzicie na ulicę i ewangelizujecie i bo w ogóle Bóg mnie tym bardzo dotknął, bo pamiętam, jak jakiś czas temu na początku funkcjonowania naszego kościoła dostałam takie słowo od Boga, że zwyciężamy diabła świadectwem swojego życia i modliłam się też, żebyście wychodzili na ulicę i żebyście składali świadectwa. Na początku składaliście świadectwa, a teraz robicie to w mocy. Ja w ogóle widzę rozwój. Ja widzę w ogóle rozwój. Ja w ogóle widzę rozwój. Ja pamiętam, jak na początku wyglądało uwielbienie, a jak ono wygląda dzisiaj. Wiecie? Pamiętam, jak ludzie reagowali na uwielbienie, a jak reagują dzisiaj. Ja to pamiętam. Wiecie, to się nazywa rozwój. Ja w ogóle dziękuję Bogu za te rzeczy. W ogóle, Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za tych ludzi. Dziękuję Ci, że w ogóle mają relacje z Tobą i że zmieniają się każdego dnia. Dziękuję Ci, że mogę się uczyć. Dziękuję Ci, że z każdego z nich mogę widzieć jakąś część Ciebie. Tak? Jeden jest głową, a drugi jest nogą. Problem jest wtedy, kiedy są dwie nogi, prawe. Wiecie, a w osobistej relacji z Jezusem, tak? To w ogóle my też odbieramy w ogóle, kim tak naprawdę jesteśmy. Ja w ogóle nie chcę na przykład być okiem. Jestem, powiedzmy, nie wiem, na przykład jestem ręką i nie mam zajawki, żeby w ogóle być nogą. Wiecie, nie zazdroszczę nodze, że jest nogą. Wiecie, bo ja tą ręką jestem w stanie podrapać tą nogę. Ale trudno tak naprawdę, kiedy bym miała, wiesz, dwie lewe nogi, tak, no to jest kiepsko. Ale kiedy ja jestem ręką, a ktoś jest nogą, to ja w ogóle mogę podrapać go w tą nogę. Rozumiecie? Tak, ja w ogóle... Mnie zachwyca w ogóle Bóg. Mnie w ogóle Jezus zachwyca, wiecie. W ogóle ja jestem naprawdę Mu wdzięczna. W ogóle za życie, którego ja doświadczam. Ja mega cenię sobie to, że ja mam szczęśliwą duszę. Że ja kiedyś zrozumiałam te słowa, że co Ci człowieku, że cały świat pozyskasz, a na duszy swojej szkody poniesiesz.
Co mnie tam w ogóle wiedzieć? Co wie, że ja będę chodzić i krzyczała po ulicy? Jak ja w ogóle będę miała jakąś porażkę w relacji z Arturem? Co mi w ogóle z tego, że ja będę wykrzykiwała na ulicy jakieś rzeczy, tam wiesz, chodź teraz tutaj, opowiem ci coś, coś ważnego dla ciebie mam, tak? Jest pytanie, czy to jest naprawdę dla mnie ważne? Czy ja naprawdę doświadczam tego? Czy ja każdego dnia dziękuję Bogu za podstawowe rzeczy w moim życiu? Wiecie, ja pamiętam, jak Artur siedział w więzieniu i my z mamą żeśmy się modliły, jak często było tak, że nie zawsze było, można było na przykład paczkę spożywczą wysłać tylko i wyłącznie po równym kilogramie, na przykład 5-kilową. I często było tak, wiecie, no nie zawsze utrafiłyśmy. Ile razy było tak, że w ogóle, że ta paczka gdzieś wracała, wędlina była, wiecie, zepsuta i tak dalej. Wiecie, to w ogóle, ja dzisiaj patrzę na te rzeczy i w ogóle mówię, Boże, dziękuję Ci. W ogóle jaka jazda, ja w ogóle jeździłam 10 lat do więzienia. Po całej Polsce. W ogóle dzisiaj, jeśli kiedykolwiek moja noga powstaje w więzieniu, to tylko i wyłącznie z usługą. Tylko i wyłącznie z usługą. Tylko i wyłącznie z powodu takiego, że ja dzisiaj idę zanieść do więzienia ludziom Jezusa. A ja kiedyś tam w ogóle jeździłam, wiecie, w ogóle jakieś grypsy przewozić. A dzisiaj w ogóle ja idę, aby zanieść ludziom w ogóle Jezusa. W ogóle dziękuję Ci. Zobaczcie, jakie to jest proste. A być może jeszcze nigdy nie podziękowałeś Bogu za nic. Że tak naprawdę żyjesz tylko życiem narzekania. Tylko i wyłącznie narzekasz. I masz jedną jątrzącą się ranę w swoim życiu. Wszystko się psuje, wszystko gnije. Wszystko jakieś takie nijakie w ogóle. Chciałabym Ci w ogóle powiedzieć, żebyś spróbował pożyć takim życiem. Żebyś w ogóle zobaczył, co to znaczy w ogóle dziękczynienie. I ktoś może powiedzieć, ale jak to dziękczynienie? To jest duchowe. To jest duchowe. W ogóle zobaczysz tą przestrzeń w swojej głowie. Wiecie, ja dlatego tak o tym mówię, bo ja tego doświadczam. To jest miejsce mojego doświadczenia. Ja mam w tym temacie w ogóle doświadczenie. Ja wiem, co to znaczy narzekać, tak? I wiem, co to znaczy w ogóle prowadzić życie dziękczynienia. Ja kiedyś byłam osobą tylko i wyłącznie narzekającą. Ja tylko narzekałam. Ja wszystko widziałam w ogóle w czarnych barwach. Tak jak Sarcia teraz jakieś tam uwielbienie odsłuchaliśmy, a Sara mówi tak, mamo, to jedna wielka czarna dziura. I rozumiecie? Ja miałam w ogóle jakąś jedną wielką czarną dziurę w ogóle w głowie. Ponieważ ja tylko narzekałam. Wiecie, zobacz dzisiaj to. A może głosiłeś Ewangelię na ulicy i potem odsłuchujesz siebie i mówisz, mogłem wypaść lepiej. Nie powiedziałem tego, nie powiedziałem tego. Proszę Cię. Powiedziałeś tyle, ile trzeba. A jak położyłem na niego ręce, to tam nie dopowiedziałem coś, coś tam się nie do końca... Uspokój się. W ogóle wyjdź z tego miejsca. Powiedziałeś wszystko tak, jak należy. My wczoraj modliliśmy się o takiego człowieka w Knurowie. I w ogóle modlimy się o niego, on w ogóle przychodzi, oddaje rzeczy Jezusowi. Ja mówię, w ogóle pijany jest. No w ogóle mnie czuję od niego alkohol, mówię, pijany jest w ogóle. Damian masz na imię, tak? W ogóle Damian ci składa świadectwo, tak? W ogóle wiem, że zasialiśmy w ogóle, rozumiecie? Być może w ogóle tam wytrzeźwiał, nie wiem, bo odjechaliśmy zaraz. Boże, dziękuję Ci. I teraz to, co zrobił Damian, wzbudziło we mnie dziękczynienie. Dziękuję Ci, Boże, że ten pijany chłopak przyszedł wczoraj na ewangelizację. Że w ogóle wyszedł pijany, my nakładamy na niego ręce, tak? W ogóle będzie zmiana w jego życiu. Rozumiecie? To są proste mechanizmy. Proste. Tu nie ma w ogóle rzeczy skomplikowanych. To jest wszystko mega proste. Miejcie relację z Jezusem. I to wiecie tak, no nie to, żebym zachęcał Was, bo chyba do takich rzeczy się nie zachęca, żeby mieć relację z Jezusem. Bez relacji z Jezusem nie będziesz niósł życia. Bez relacji z Jezusem, tak? Będziesz kogoś tam naśladował. Będziesz coś tam, wiecie, jest ta słynna taka historia o ewangeliście Benehinie, że kiedy on wychodzi na scenę i macha swoją białą marynarą, to ludzie upadają pod mocą. I dzieją się zmiany, dzieją się cuda. Ale była też osoba, która nie w Bożym Duchu machnęła tą marynarką i uszkodziła rogówkę w oku guzikiem. Rozumiecie? I tak jest z życiem ludzi, którzy tak naprawdę nie mają osobistej relacji z Bogiem. I bez osobistej relacji z Bogiem, gwarantuję Ci, nie będziesz za nic dziękował.
Nie będziesz. Wiecznie będziesz sfrustrowany, wiecznie będziesz się porównywał z innym człowiekiem, tak? Ciągle będziesz miał jakiś niedostatek. Ale kiedy masz osobistą relację z Jezusem i będziesz Mu dziękował, to zobaczysz nowe przestrzenie, które po prostu się w Tobie pojawiają. To tak jak Tadzio, Tadzio mnie wpieniał jak nie wiem co tam za tym mikserem. Jak on mnie tam denerwował, w ogóle mówię, drażni mnie tak, rozumiecie, mówię, co on tam cały czas coś tak podkręcał, że tu nam coś gwizdało w ogóle, ja mówię, denerwuje mnie, rozumiecie? Kiedy zaczęłam za niego dziękować, to on zaczął dziękować za to miejsce, w którym jest. Zobaczcie, jak to działa, się tego nie wstydzę. Kiedy ja zaczęłam dziękować, to Tadzio zaczął dziękować za miejsce, w którym jest. I co się wydarzyło? Progres. Życie. Wtedy, kiedy ja byłam zła na Tadzia i narzekałam w swoim sercu na Tadzia, to Tadzio tam walił takie numery, że się w głowie nie mieści. Rozumiecie? To Tadzio, zamiast się tam zająć tym mikserem, to on stawał podczas uwielbienia na krześle i uwielbiał. Rozumiecie? Czemu on tam w ogóle uwielbia? Miał się mikserem zająć. Zobaczcie, proste mechanizmy. Proste mechanizmy. Zobacz to w ogóle dzisiaj, w ogóle weź to, w ogóle skorzystaj. Wiecie, to my nie jesteśmy tutaj po to, żebyśmy się nad sobą w ogóle, nie wiem, powymachiwali, jakieś tam, wiesz, wyjdzie i coś tam w ogóle. To jest do użycia, to co powiedział Michał, to jest do użycia. To mam je zbudować, ja to biorę, to mam je zasilać, tak?